Pani marszałek, panie premierze, Wysoka Izbo. Panie premierze, informacja o tym, że pan lubi czytać, to jedna z najbardziej radosnych i doniosłych informacji dzisiejszego dnia. Gratuluję. Natomiast pan wymienił ileś strategii, a cząstkowo. Ale przyzna pan premier, że niezbędne jest, aby powstała ponadsektorowa strategia rozwoju kapitału ludzkiego. Żyjemy w cywilizacji wiedzy. I panie premierze, nie jest najważniejsza tarcza antyrakietowa. Nam jest potrzebna tarcza procywilizacyjna. I o takiej strategii mówiłam. Dziękuję.